Cześć wszystkim, Hylo z tej strony, witajcie w kolejnym odcinku. Jak większość z was widzieliście filmy od Simpsonów, że przerabiamy Simpsony. Nie zajmujemy się tylko Simpsonami, robimy jeszcze inne motocykle Cross Enduro. Pokażę wam prywatnego KTM-a AXT250, takiego pełnoletniego staruszka. I... no i co, no i fajnie by było coś pokazać wam, jakieś tam prywatne jazdy, rzeczy, przeróbki i tak dalej, więc to jest taki wstęp, oglądajcie dalej i obserwujcie, co się będzie działo. Oj, ja pierdolę. No więc tak, mamy KTM-a na hamowni. Trochę bym chciał wam odpowiedzieć trochę o moim motorku, dlatego że ostatnio widziałem wrzucony był film, jak tam tłumaczyłem troszkę o 110 Simpsonie. No i co? No i troszeczkę lepiej w tej chwili mi się rozmawia do was, jeżeli jest was trochę więcej, jest większy odbiór i można się z tym podzielić na przykład jakimiś innymi tematami, nie tylko Simpsonami, prawda? No więc tak, jak widzicie, KTM z 2005 czy 2006, 5 roku. To jest moja prywatna maszyna. Zaraz ktoś pewnie zwróci uwagę, ale dlaczego 2005, a nie jakiś nowszy, prawda? Przecież takie starocie to już na śmietniku, że tak powiem, lądują. Tylko że ja jestem z takich ludzi, na przykład mogę sobie kupić nowszy, ale czym się różni motocykl starszy od nowszego? Jakie są różnice? Dlaczego on jest nowszy? Dlaczego on jest lepszy? Dlaczego on inaczej jedzie? Dlaczego, załóżmy, inaczej się zachowuje zawieszenie? Albo silnik inaczej na podjazdach sobie lepiej radzi, nie? Jest mnóstwo pytań. No i teraz tak, z racji tego właśnie, że robimy takie różne przeróbki, zrobiłem swoją maszynę po swojemu. Kiedyś wrzucałem posta na Facebooka, gdzie właśnie opisywałem tam kilka przeróbek z mojego KTM-a. I ja ogólnie jeżdżę w enduro, hobbystycznie startuję w zawodach gdzieś tam, może w tym roku gdzieś tam bym się wybrał, ale jakoś tak nie biorę tego na poważnie. W silniku ogólnie mam kilka przeróbek, przy jakieś 20 motogodzin temu zrobiłem w nim kapitalkę, praktycznie no wszystko, cylinder KTM, OM nówka, dyfuzor, korbowód, wszystko sprzęgło, całe wszystkie rzeczy, ale jest w nim kilka przeróbek i daje mi taką przewagę nad nowszymi motocyklami, no że czasami no, ciężko jest uwierzyć w terenie, że taka pełnoletnia sztuka radzi sobie lepiej jak, załóżmy, jakiś tam, kurczę, 2015-2019 roczniki, prawda? Więc tak, poza remontem tego silnika kompletnym, czyli tak jak wcześniej powiedziałem, cylinder, praktycznie cały silnik jest odbudowany, jest kilka przeróbek. Standardowo membrana Forsa, V-Forsa 4, dyfuzor firmy Fresco, bo jest całkiem w porządku, nowy cylinder i tak dalej. Jest kilka przeróbek. Pierwsza przeróbką, jaką zrobiłem w ogóle, jak składałem ten silnik, jest przerobiona głowica, bo uważam, że to jest długi temat z głowicami, bo te KTM ogólnie są strasznie doprężone, są strasznie, że tak powiem, narażone na jakieś tam stukowe spalanie i tak dalej. Druga przeróbka, jaką tutaj w tym silniku zrobiłem, to jest dociążenie magneta. No w moim przypadku, w tej sztuce jest to bardzo potrzebne, jeżeli się mówi o jeździe w enduro, bo nie zawsze jest powiedziane tak, że dociążone magneto jest lepsze, lżejsze jest lepsze, takie i takie. Wszystko zależy od tego, gdzie ten silnik będzie jeżdżony i w jaki sposób się będzie go używać, czy na torze, czy w enduro, czy gdzieś tam. Także nie jest to powiedziane tak. W endurówce, akurat w tym modelu, tam gdzie ja jeżdżę, rewelacyjnie się spisuje dociążenie magneta. Gdzieś tam na poście wrzucałem na Facebooku kiedyś, jak to zrobiłem, w jaki sposób. Jakbyście, załóżmy, usiedli na seryjny silnik z takiego KTM-a, a na seryjny silnik, na przerobiony silnik właśnie z takim moim, no to różnica jest ogromna, jeżeli mówimy to o samym dociążeniu wału. Dalej, co jest nieseryjnego u mnie? Mam u siebie jeszcze kombinację, jedną sztuczkę zrobioną z gaźnikiem, a mianowicie z rozpylaczem gaźnika.
Bo te starsze właśnie Keihiny z tych roczników było, to jest fajny gaźnik, nie powiem, wszystko jest fajnie zrobione. Jest kilka sztuczek zrobionych, żeby się nie wylewało paliwo podczas jakichś tam zjazdów, podjazdów, wywrotek. Rozpylacz jest inny założony, nie jest seryjny założony. To jest też bardzo rozległy temat. No powiem tylko w tej chwili, no, że jest zmieniony, nie mam seryjnego. Bo akurat w tym Keihinie jest wymienny cały rozpylacz, cały mostek, tak jakby. No co bym mógł powiedzieć jeszcze o tej mojej sztuce? No... Z nieseryjnych jeszcze rzeczy mam koła. SM Pro firma, ja je kupiłem kiedyś używane, w bardzo dobrym stanie. Oponka Six Days z tyłu. Z przodu też takie koło mam SM Pro. Zawieszenie zrobiłem według siebie. No i zobaczcie teraz, zaraz już hamujemy, zobaczycie. Mam wykres z seryjnego takiego silnika. No i teraz tak, większość ludzi jak za chwilę zobaczy te porównania, zobaczy, że mój ma mniej mocy niż seryjny KTM. Tylko że teraz tak, to jest, no, zaczyna się następny temat, dlaczego mniej mocy, a lepiej się jeździ. Ile w ogóle taki KTM powinien mieć koni? No pewnie z 60, nie? Jak tam niektórzy gdzieś tam piszą, 200, 250. Moim zdaniem w enduro moc nie jest na pierwszym miejscu, ale jej oddawanie, bo co z tego, jak ja na przykład kiedyś na dobrze wyregulowanym zaworze wydechowym i tak dalej miałem ponad 40 koni, tam 42 czy 43, a w tej chwili ma 38 koni bodajże i jeździ mi się o wiele lepiej i mogę o wiele gdzieś tam czasu na tym motorze przejeździć jak kiedyś, prawda, bo jest mniej wyrywny. Mniej taki agresywny, jest bardziej łagodny, nie gaśnie mi na podjazdach. To są takie największe różnice, najbardziej odczuwalne. Puszczę wam zaraz film, jak tam śmigaliśmy na weekendzie. Albo słuchajcie, zrobimy jeszcze inaczej. Nie będę wam puszczać teraz odcinka z hamowni. Zrobimy to następnym razem. Pokażę wam, jakie są różnice między sprężynkami, jakie są różnice w mocy. Może jakieś inne testy zrobimy, coś tam potłumaczy się więcej. Teraz wam puszczę spontaniczny filmik, jak tam śmigaliśmy na weekendzie, bo w takiej zimie też się da jeździć motorem. Nawet słuchajcie, swoją żonkę namówiłem na jazdę motorem po takim śniegu KTM-em. No więc musicie to zobaczyć. Zobaczcie, co tam wyprawialiśmy. No i co? Trzymajcie się do następnego. Udostępniajcie. Mam nadzieję, że coś wyjdzie fajnego z tych filmów, więc trzymajcie się i do następnego. Cześć! Oj, ja pierdolę. No. Pajek poszło. Dawaj, jedziemy razem. Yeah.
Ale fajnie. Fajnie, co? Czekaj, przepalę go trochę.